Cześć, dziś kilka zdań o powerbankach do widroystatorów. Czy ma to sens? Jakie są pojemności? Na ile wystarczają? Mam tu kilka modeli od Celling. Linki do tych produktów macie pod materiałem wideo. Zacznę od najmniejszego modelu. Za pieniądze 799 zł i pojemności 4500 mAh. Ta bateria pozwala pracować wideorejestratorowi o rozdzielczości 4K przez 19 godzin. Im mniejsza będzie rozdzielczość, na przykład 2,5K bądź Full HD, tym możemy liczyć na dużo dłuższy czas pracy, ponieważ kamery o mniejszej rozdzielczości pobierają po prostu mniej prądu. Ale oczywiście jeżeli podłączymy sobie dodatkowe obiektywy na tył, do środka samochodu, no to ten czas będzie się oczywiście skracał. Jak rozładujesz taki powerbank, to naładujesz go dość szybko, w okolicach 40-50 minut podczas jazdy samochodem. Ważne tylko, żeby używać, żeby podłączyć taki powerbank bezpośrednio do instalacji elektrycznej samochodu za pomocą tego przewodu, a nie za pomocą tego przewodu do gniazda zapalniczkowego. To też jest w komplecie. Też możemy go ładować z gniazda zapalniczki, no ale wtedy to będzie po prostu dłużej. Czy to jest OK? No, to zależy, jak długo jeździcie średnio, jak długo jeździcie dziennie samochodem. Jeżeli jeździcie 20-30 minut dziennie, to nie ma szans, nie ma mowy o 24-godzinnej ochronie wizyjnej samochodu. Ja uważam, że mimo to jest sens stosować Powerbanki. No bo rozważmy taką sytuację. Powerbank jest rozładowany, ale auto powiedzmy stoi w bezpiecznym w miarę bezpiecznym miejscu, czyli na przykład w garażu pod domem, pod mieszkaniem czy pod firmą. No a w momencie kiedy ja wsiadam do samochodu i na przykład jadę do powiedzmy marketu, gdzie jazda zajmuje mi w granicach 10-15 minut, to jest to wystarczający czas, żeby ten powerbank na tyle się naładował, myślę, że nawet 30-40%. Żeby potem zapewnić zasilanie widr do widrocatora przez czas, kiedy ja robię zakupy. I auto na takim parkingu jest monitorowane. I to w sytuacji, kiedy na tym parkingu jest stosunkowo największa możliwość, kiedy może dojść do jakiegoś zdarzenia parkingowego, do jakiejś szkody. No i właśnie o to tutaj chodzi. No ale ktoś może powiedzieć, że to mało, to, to, to słabo, a ktoś inny może chcieć podłączyć na przykład takie rozszerzenie baterii X7, bo celing coś takiego też. Oferuje o dodatkowej pojemności, no ale niestety nie będzie tutaj pełnej kompatybilności, bo o ile faktycznie pojemność tych baterii tego parobanku i tego rozszerzenia się sumuje i można faktycznie korzystać z dłuższego czasu pracy widorestatora. to niestety tracimy taką funkcjonalność jak rozpoznawanie. Nasza znaczy kamera nie rozpozna, kiedy auto jedzie, a kiedy jest na postoju. No i nie będzie przechodziła ładnie automatycznie z trybu jazdy, z trybu nagrywania jazdy, do trybu parkingowego. Więc, no, krótko mówiąc, nie polecam łączenia Neo5 z X-7 Marki Celling. No, ale jest jeszcze Neo 8, co prawda droższy, ale oferuje pojemność 7,500 mAh i ma rozszerzenie do tego X7 i tu będzie pełna kompatybilność. Gdyby spiąć NEO 8 z x 7, no to uzyskamy łączną pojemność 14300 mAh. No i z takiej czystej matematyki wychodzi, że kamera o rozdzielczości 4K powinna pracować na takim zestawie aż 60 godzin, czyli około 2,5 dnia. Tylko zanim wejdziesz na sklephadron.pl, żeby kupić taki zestaw, to pamiętaj, że trzeba go jeszcze naładować. No więc jeżeli jeździsz mało, krótko, to niestety ta duża pojemność właściwie nic nie zmienia. No a gdyby komuś było mało jeszcze mocy i pojemności, to niedługo będę testował taką stację zasilania od 70 mai, Tera 1000. Także kciuk w górę, subskrypcja, żeby nie przegapić. Do następnego filmu. Cześć!